Siema, siemaneczko. Chętnie bym jeszcze ponurkował w moim łóżeczku, ale czas już wstałeś. Kolejny dzień. Już w drodze do pracy. Kurczę, jakby ludzie wczoraj tak nie spoilerowali, to bym dzisiaj sobie obejrzał Grę o Tron. A tak, niestety zarwałem nockę. 5 godzin snu. Będzie ciężko dzisiaj w pracy, ale to nic. Dam radę. Także do zobaczenia po pracy. Jak widzisz, mój drogi, widzę, ja już w domu po pracy. 5 godzin snu to jednak trochę mało, także power na pół godzinki myślę, że doładuje skutecznie moje baterie. A potem dzisiaj z racji tego, że wtorek to kino. Pani wtorek w Heliosie, trzeba wykorzystać Hitman Bodyguard, tym razem na tapetę będzie brane. Swoją drogą, przedostatni odcinek Gry o Tron dał radę, czyli nie żałuję, że się w zasadzie nie wyspałem. Jak wyglądało? Jak się podobał nowy odcinek Gry o Tron? Bardzo mi się podoba, jak zawsze. Jak zawsze, ale smoczek zginął. Niestety. No jak to będziecie oglądać, to już pewnie widzieliście, także spoiler nie będzie aktualny. Także idziemy sobie do kina. I rozmawiamy o tym, co z tym smokiem może się stać. Tak jest. Będzie ział lodem na pewno, zobaczycie. Ja to czuję w kościach. To będzie lodowy smok na sługach króla lodu. No jak Krzesica jest taka genialna, że ogląda Grę o Tron generalnie od czwartego sezonu. I się pyta, skąd się wzięły smoki na przykład, jakie były wcześniejsze akcje. Także... Bo ja je widziałam tylko jakby malutkie i teraz jak takie wielkie. Zazwyczaj oglądamy od pierwszego sezonu, pamiętajcie, seriale się ogląda od pierwszego sezonu. A co sądzisz o wątku miłosnym? Nie, no Daenerys z Jonem, no a jaki inny tam? Myślałam, że chodzi o tego rycerza i Brienne. Według mnie fajnie było, jakby Daenerys i Jon byli razem, mogli gdzieś ślubić, wtedy razem nie chodzi. Słuchajcie jej, scenarzyści to po prostu jest podpucha. Nie będzie tak pięknie, że obydwoje sobie siądą na żelaznym tronie i będą rządzić. Nie, to jest skarmienie nas czymś. Miłością, która się skończy krwawo. Zobaczycie. My już po seansie wracamy sobie do domku. Film całkiem spoko, można się wybrać. Ja osobiście polecam, dużo dawka śmiechu. Także na dzisiaj, moi drodzy, to by było tyle. Do zobaczenia, do następnego.